Level 16. Nowa szkoła, nowi ludzie. Poznaj gościa, który jest strasznym chujkiem nazwijmy go. Gównobelt. Gównobełt próbuje wjechać na rajty. Bądź samcem alfa i staw opór. Nie miej wielu przyjaciół, bo nie czujesz potrzeby. Gównobelt gnoi inne dzieciaki. Decyzja zapadła. Rozkurwisz tego gnojka. Rozkmin gdzie jego szafka. Czekaj, skończą się lekcje. A potem śledź chujka, trzymając dystans, niezauważony. Ogarnij, gdzie mieszka. Ogarnij, że gra w hokej. Na którym lodowisku? W jakich godzinach trenuje? Spędź 6 miesięcy stalkując tego pierd. Przez cały czas niewykryty, wiedz gdzie ten pierd przebywał każdej porze dnia i nocy. Czas na drugą fazę. Kupa Ananasa. Pewnego dnia widzę szkoły wcześniej niż on. Podskocz na rowerze do jego domu i zostaw Ananasa na wycieraczce. Jego starych nie ma. Wykurw niezauważony przez nikogo. Gówno Bełt opowiada wszystkim o Ananasie. Nikt nie daje gówna. Dwa tygodnie później. Podrzuć Ananasa do męskiej szatni na jego lodowisku. Ludzie sądzą, że zmyśla. Zacznij regularnie kupować Ananasy. Zawsze miej je pod ręką, gdy nadarza się okazja. Pusty korytarz. Ananas w szafce Gówno Bełta. Spuścił oko ze swojego motocyklu. Ananas. Nie wspomina już nikomu o ananasach. Ogarnij gdzie trzymają zapasowe klucze do domu. Olej szkoły i podkrani się do jego domu. Gdy rodzice są w pracy. Zostaw ananasa na łóżku gównobeuta. Chodzą suchy, że zawala semestr. Rodzice gównobełta instalują kamerę. Rozkminia jak ją ominąć. Wyślij mu jebanego ananasa na święta z fałszywego adresu pocztowego. Przestał pojawiać się w szkole. Nawet już o tym nie myśl. Lub to dla śmiechujków. Dosłownie bombarduj pierdka lasowymi ananasami co kilka tygodni przez dwa jebane lata. Koniec szkoły, wypierdol na studia jak szefo, wróć do domu na wakacje, usłysz, że ktoś ze starych lat dostał ataku paniki w sklepie. To główno bełt! Ktoś zostawi jebanego ananasa na półce z piwem!